Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Trochę się dzisiaj namęczyliście, ale ostatecznie wywozicie z Landshut bardzo ważne zwycięstwo. Jesteś z tego powodu zadowolony? Znaczy tak, no podtrzymaliśmy jakby dobrą pasę, którą mam od samego początku. Wiedzieliśmy dzisiaj, że będą ciężkie warunki, że drużyna Landshut jest bardzo silna u siebie. No my cały czas jakby borykamy się z tą dziurą U24, no ale to już myślę, że lada dzień i będzie okej. Okay. No dzisiaj jakby znowu nastąpił przełom po 10, jak dobrze pamiętam, w tamtym roku też było tak, że przegrywaliśmy, ale później już po 10 było znacznie lepiej, więc fajnie, że się udało wygrać. Jak zachowywał się dzisiaj ten tor i czy zauważyłeś w ogóle jakąś różnicę w porównaniu do tego, co było w tamtym? Nie, twardo strasznie było, tak? Jedna linia jazdy później, od samego pierwszego biegu do 15, ja tak naprawdę jedna linia jazdy, nie wiem, czy były jakieś mianki, może po błędach zawodników. No ale cieszymy się, że wyjechaliśmy z Landshut z 2 punktami, no i jedziemy dalej. We'll be right back.